Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Za mną jest marchewkowe pole, domek jest, magazyn, który jest oczywiście tylko tymczasowy, jak już wcześniej mówiłem, ale też gdzieś tutaj znajduje się kuźnia, którą dzisiaj zajmiemy się w tym odcinku. Jest to projekt, który był realizowany na początku tej serii, ale trochę zapomniany. W związku z tym trzeba będzie trochę ją odświeżyć, trochę tam dodać rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem i będzie to projekt na pewno skończony. Czy w tym odcinku się to uda? Mam nadzieję, że tak, że to się uda. Zobaczymy, jak to właściwie wyjdzie i miejmy nadzieję, że wyjdzie bardzo, bardzo dobrze. Co potrzebuję? Potrzebuję kilka tutaj tych różnych, najróżniejszych bloków, bo one się na pewno przydadzą. Jeszcze nie wiem co, w jakiej kolejności, ale tak sobie zabieram, bo mam takie przeczucia na ten temat. Jeszcze pewnie te. Co jeszcze? Patyki jakieś mam. I chyba mogę już wyprodukować coś, o czym wcześniej nie wiedziałem, coś co wcześniej wydawało mi się takie stone slab. Ok, zabierzmy sobie to. Teraz powinna być taka receptura, to jest na czarny barwnik. Zobaczcie, teraz czarny barwnik to nie jest już atrament bezpośrednio z tej komarnicy czy ze squida, jak się czasami śmiejecie. Tylko trzeba go sobie wyprodukować samemu. A propos tego itemka, napisaliście mi, że on ma zastosowanie tylko w wioskach, więc na razie nie będziemy go tam umieszczać, chyba że będzie jakieś miejsce. To jest ten item, który chcę zrobić dokładnie. Odświeżyło już się wszystko po tym, jak to zamknąłem i otwarłem. I co to tak naprawdę jest? Dajmy to sobie tutaj na przykład. To jest chyba coś podobnego do kowadła, bo tutaj można reperować rzeczy. I ja nie jestem jeszcze tak dokładnie świadomy, jak się tego używa, no ale spróbujemy coś, potestujemy. Na przykład mam diamenty. Nie pytajcie skąd mam tyle diamentów, po prostu sezon pierwszy, sezon drugi, przypomnę. No i mam taką Agnieszkę do naprawy. Jeżeli chciałbym ją naprawić standardowo, tak jak to wcześniej robiłem. Zobaczcie, 27 leveli, całe moje levele i 4 diamenty na to pójdą. Ale mogę też użyć tego i tutaj powinno to działać podobnie, tylko że no właśnie nie. Tutaj nie zostaną zachowane moje ulepszenia, więc tego byśmy nie używali standardowo. Poza tym tutaj nie można wsadzić diamentów, czyli to jest tak bardziej do naprawy, zaraz wam pokażę jakiej. Jak mieliśmy sobie te dwa przedmioty już wam mówię jakie. Te, o nawet mam, no to to będzie coś takiego, taki rodzaj naprawy. Bardziej. Zresztą użyjmy sobie tego w celach pokazowych. Oczywiście można to robić w craftingu jeszcze, ale chyba to jest mniej wydajne jak było kiedyś, a z użyciem tego na pewno będzie to bardziej wydajne. Poza tym tak, dobrze chyba nacisnąłem, jeszcze nie. O, tooltip shown, czyli mam 55 plus 11, no nie dodaje mi to niczego, więc żeby wam pokazać i udowodnić cokolwiek, no to załóżmy, że tutaj wykopię i tak mi się to, o nie, przesadziłem, nieważne. W każdym razie ten przedmiot sobie umieścimy, ten przedmiot sobie umieścimy. I ten przedmiot sobie też umieścimy. Aha, tu miałem szkło, które miałem użyć przy budowie domu. Widzicie, jak to jest? Tak to właśnie jest. I tutaj trzeba będzie uzupełnić też nasze
Piece, o kolejny piec, będzie to taki tym razem piec, czyli nie taki standardowy, znaczy standardowy właśnie, nie taki wymyślny, bo tylko takim standardowym można przepalać piasek. A skąd on się bierze? Aha, z góry, dobra, już czaję. Już czaję, ale teraz się poprawiam. I zobaczcie, jak się poprawiam. Tak się poprawiam. Ten piecyk już działa. Będziemy mieli szkło tutaj na dole. No i pora też postawić. Jest ten piecyk. Postawimy go tutaj obok. Czyli tak. Musimy zrobić też dodatkowe trzy leje. Więc ja się za to zabieram. Myślę, że wystarczy nam surowców na to. Teraz crafting jest tak łatwy jak z użyciem jakiejś modyfikacji. A propos modyfikacji, zmieniłem tą, która pokazuje damage indikator, czyli mamy znowu konia Krzysztofa. Ale żeby wam pokazać, nie wiem, może na jakiejś krowie zobaczymy ten damage indikator. Czy to działa mi, czy nie działa? Na świni nie, bo świni szkoda, ale krowy. No, uderz jakąś. Zobaczcie, trochę tam damage'a widać, że dostają. Nie jest to samo co ten nit, że pokazywał zdrowie. No ale zobaczcie, mamy tutaj steki upieczone, więc jest to ciekawe. Steki oczywiście sobie zjem. Tak. Zjemy je sobie w tym odcineczku, więc ja się zabieram za crafting. To jeszcze sobie przeniesiemy, bo będzie to dużo lepiej wyglądało właśnie w takim. Aha, jeszcze miałem zmienić język na polski. Da się to jakoś szybko zrobić? Language, dokładnie. Bo o to mnie często widzowie proszą. Okej. Elegancko. Widzicie jak fajnie? Pomimo, że tego, że to jest stone cutter, to przecinarka, dobrze, że mam jeszcze ten napis, jak to się w tych kodach nazywa, Minecraft dwukropek stone cutter. Ale skoro do kamienia, to oczywiście nie na tartach, tylko do domu kowala, chociaż co kowal ma wspólnego z cięciem kamienia, to w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, ale coś mieć musi. I ta przecinarka tam powędruje. Teraz skrzynki robimy 3. Robimy też to, co już mówiłem, czyli kocioł może też zrobimy. Kocioł. Bo trochę mi się tak kojarzy z domem kowala. Wiem, że to trochę marnowanie jest tych sztabek żelaza. Zobaczymy, jak będzie miejsce. Na razie nie chcę gadać. Łóżko oczywiście będzie przeniesione do domu. Tylko muszę tam wstawić okna, wstawić wszystko. Na razie jest taka drobna przerwa od tej budowy domu, bo wiem, że to jest męczące. Ale powiem wam, że jeszcze tak 5 odcinków z tej budowy domu i będzie ona skończona. No bo najważniejsze już mamy zrobione. Jedynie co, to teraz postawić jakieś ścianki, takie tam nieważne rzeczy. Aha, jeszcze miałem postawić jedną. Dwie, trzy skrzynki, bo trzeba. Nie ma innej opcji, trzeba postawić skrzynki. Tak, właśnie. Drewna na tyle nie ma skrzynek, trzeba sobie zabrać więcej. To zabierzmy sobie jakieś tropikalne na przykład. Widzę, że ciężkie sprawa z tym. Z tym wszystkim. Raz, dwa, trzy. O, nawet się tak fajnie zmiksowało, więc to tworzenie tutaj jest całkiem spoko. Myślałem, że nie jest aż takie fajne, ale daj radę. Teraz możemy wszystko poustawić, tak żeby to działało. W międzyczasie robi mi się szkło. Tyle szkła powinno wystarczyć. Tutaj. Trochę przesadziłem, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Zakładamy. To oczywiście osobno.
Te skrzynki dwie bym połączył, ale już nie trzeba. To stawiamy. Tak. Aha, to w ogóle nie działa. Wiecie, trzeba to o skrzynkę postawić. Wtedy będzie działać. I się łączyć. Bo oczywiście chodzi o to, żeby to się nam połączyło. Tutaj na górę. Dobra. Może sobie jakoś tam wyskoczę inaczej. U, prawie. Prawie. No nie, co się dzieje? Dobra, wiecie co? Zrobimy to sobie oldschoolowo, czyli tak. Teraz stawiamy skrzynki i właśnie tutaj będzie trochę problem, bo nie połączy mi się to w trzy skrzynie, nawet jakbym bardzo chciał, to po prostu nie. Tutaj daję węgiel, ale tutaj też muszę coś dać, wiecie, bo musi tak być. Żeby tutaj też było jakieś paliwo, więc też będziemy sobie dawać do tej skrzynki węgiel. No i szkoda, że to będzie osobno, ale wydaje mi się, że się tego nie da w żaden sposób połączyć, żeby jedna skrzynka, nawet podwójna, dostarczała do trzech piecy paliwo. Oczywiście mogę się mylić, szczególnie mogę się mylić, jeżeli to się postawi wyżej i położy więcej takich lej, ale. Czy ja wiem, czy to jest warte aż takiego poświęcenia? A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie postawiłem skrzynki, ale chyba. O nie, połączyły mi się. To nie jest coś, co ja chcę, bo. I tak to nic nie daje, że one się łączą, bo już to próbowaliśmy. Jak teraz tam wyskoczyć? Z pół blokami, okej? Bo wiem, że tu mam pół bloki, więc nie za bardzo da się stawiać, ale coś się udało zrobić. Jest elegancko. O to chodziło. Mogę już tam piec szyneczkę, ale na razie nie będziemy tego robić. Czy ja mam peaceful włączony, bo coś jedzenie nie schodzi. Chciałem tej szyneczki pojeść, się najeść. A tu widać, że to nie jest takie proste, wiecie. Okej, okay, robimy dalej. Robimy dalej, czyli te półbloki kamienne mi się przydadzą. Czy też brukowe, okej, okay? Bo kamień to co innego od bruku. W Minecrafcie to się tak różni dosyć ciekawie, więc trzeba też mieć to na uwadze, ale będziemy używać stone cuttera. Dlaczego? Dlatego, że dostaniemy więcej za mniej. Myślę, że wiecie już o tym. Postawię go na razie sobie tu. No i powiedzmy, że ile tego dostanę. Zobaczcie, jak szybko tnie ten kamień. Pół staka, 3,64. Normalnie? Normalnie by to było trochę inaczej, prawda? Normalnie za takie pół staka dostalibyśmy też podobną ilość, więc czy daje to jakąś przewagę w tym akurat przypadku? To moim zdaniem nie. Ale ciekawa rzecz. Można budować z pół bloków. Tutaj nie tak. Tylko tutaj w taki sposób. Kraty metalowe będą. Co mogliście się już domyślić. Bo to takie oczywiste jest nawet. Tego nie będziemy zakrywać. Dlaczego? Bo tutaj trzeba będzie dawać paliwo. No i muszę jakoś to paliwo dostarczać do tyłu. Więc nie może to być zakryte. Oczywiście mógłbym coś kombinować tutaj z klikaniem przez te skrzynki. Nawet to nie jest taki głupi pomysł. Wiecie? Może to zakryjemy. Bo po co to ma być tak na widoku? O ile wystarczy tego bruku, to będziemy budować to dzisiaj ogromne. A chyba mam na tyle bruku. Chyba mam. Mam nadzieję, że mam. Tak,
Możemy tutaj też. Nie możemy tego tak zabudować, bo się nie będą otwierać. Tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Co się robi? Bo jak się zrobi źle, to potem będzie problem. Okej, na razie coś takiego. Oczywiście pociągniemy to w tamtą stronę. I być może jeszcze trochę do przodu, ale na razie nie. Na razie wygląda to super. Jeszcze jeden blok na wysokość, nie zaszkodzi. Czyli coś takiego. Tutaj oczywiście nie może być to zabudowane, jak już mówiłem, ani to. Moglibyśmy postawić coś takiego najwyżej. Tu ewentualnie jakiś daszek, to się potem pomyśli nad tym, nad dachem. Na razie chcę zrobić tak, jakby to, tak jak to będzie wyglądać po prostu. Bez żadnych dodatków. W tym miejscu wstawiamy sobie kraty metalowe. Ja wiem, jaka wysokość, odległość i tak dalej. Musiałbym je mieć, i dlatego teraz będziemy je sobie mieć. A tutaj pewnie jest jeszcze jakieś żelazo. No pewnie, że jest. I to dużo żelaza. I to mnie bardzo cieszy. No i crafting. Metalowe, żelazne. To jest tanie. Jak widać, to jest dość tanie. Myślałem, że dużo drożej to wyjdzie, ale no. Na pewno nie będę potrzebował więcej jak stack. Super. W końcu to jakoś wychodzi. Zobaczmy sobie z zewnątrz. Co prawda tutaj nie wygląda to jakoś super. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec budowli jest, więc musicie być cierpliwi, bo jeszcze mam sporo rzeczy tutaj do ustawienia. Ile minut na odcinku? 17, wow. Trochę poleciałem, widzicie? Trochę poleciało tych minut. Trzeba byłoby już odcinek kończyć, a zobaczcie, ile jeszcze rzeczy jest do ustawienia. Kowadło jest do ustawienia, ten kamień szlifierski. Ta przecinarka jest do ustawienia. Nie mówiąc już o rzeczach, które miałem tam w planach gdzieś daleko. To w ogóle jest jakaś bajka. Więc myślę, że niektóre rzeczy będą musiały tutaj zaczekać. Aha. Ale widać, że już jest taki progres w tym wszystkim. I całą resztę to na pewno też sobie damy radę. Tutaj będą dalsze jakieś właśnie rzeczy. Na przykład w tym miejscu zrobimy sobie tą przecinarkę. Kowadło. Kamień szlifierski, takie właśnie rzeczy. O ile właśnie taka przecinarka nie za bardzo mi się kojarzy z kowalem, o tyle taki kamień szlifierski lub kowadło to jak najbardziej, więc te rzeczy muszą być. Chcę też taką niszczarkę do lawy tutaj dać, żeby to wyglądało świetnie. Jak na razie, no musi wam wystarczyć coś takiego, bo nie uda mi się tego dokończyć przed końcem tego odcinka. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko się to może spodobać. Więc komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Do zobaczenia, na razie, pa i cześć.